Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Kurwińska, jestem psychologiem w Zachodniopomorskim Instytucie Psychoterapii. Dziś chciałabym poruszyć temat związany z problematyką uzależnień od internetu, tudzież nowych technologii. Mówi się także o takiej formie uzależnienia bądź nadużywania urządzeń ekranowych. Coraz częściej i coraz więcej do gabinetów psychologicznych trafia zaniepokojonych rodziców. Rodzice zauważyli, zwłaszcza w tym gorącym okresie pandemii, izolacji, że ich dzieci coraz częściej przebywają w internecie i poświęcają na to bardzo dużo swojego czasu. My ludzie generalnie bardzo intensywnie korzystamy z zasobów, które oferuje nam ten świat cyfrowy, wirtualny. I urządzenia, które kiedyś miały służyć nam wyłącznie do formy jakiejś komunikacji międzyludzkiej, dziś stały się raczej uzupełnieniem stylu naszego życia. Aplikacje potrafią mierzyć już fazy naszego snu, liczą nasze kroki, kontrolują wydatki. Mogą służyć także do nauki, co ostatni czas nam udowodnił, do organizacji wolnego czasu. Dzięki aplikacjom, dzięki urządzeniom mobilnym mamy bezpośredni dostęp do wszelkich informacji, ale także do rozrywki. Generalnie uzależnienie od internetu, nowych technologii, uzależnienie od gier jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Ma bardzo wiele wspólnych cech z innymi rodzajami uzależnień, niemniej wciąż brakuje nam tej spójnej definicji i klarownych kryteriów diagnostycznych. Kimberly Young, jedna z badaczek, która zajmuje się tematyką uzależnień od internetu, przedstawiła propozycję 8 pytań, które mają ułatwić postawienie diagnozy właśnie uzależnienia od internetu. Zdaniem autorki udzielenie twierdzącej odpowiedzi na 5 spośród tych 8 pytań przemawiałoby za tym, że dana osoba jest uzależniona od internetu. Przedstawię Państwu może w kolejnym slajdzie listę tych pytań do zapoznania się, a także do możliwości odpowiedzenia samemu przed sobą, czy ten problem dotyka mnie, czy dotyka może kogoś z moich bliskich, moje dziecko, mojego nastolatka. Jakie są konsekwencje nadużywania internetu czy też urządzeń ekranowych? Na pewno skutkuje to negatywnym wpływem na funkcjonowanie człowieka w sferach jego życia, w wielu sferach jego życia, w tej sferze psychicznej, społecznej, rodzinnej, w kontekście relacji interpersonalnych, a także w sferze ekonomicznej. Takie wielogodzinne i niekontrolowane korzystanie z internetu wywołuje u pacjenta tak zwany dystres, a więc szereg nieprzyjemnych uczuć, takich jak ból, lęk czy też cierpienie. Odczucia te mogą prowadzić do pogorszenia jakości życia człowieka. Należy także pamiętać, że szkody, które powoduje uzależnienie, często dotyczą przy tym nie tylko tej osoby uzależnionej, ale także całego systemu rodzinnego, osób, które współuczestniczą w tym, rodziny, no czyli bliskich. Badacze, którzy zajmują się tematyką uzależnienia od gier komputerowych, sugerują, że może być ono motywowane między innymi poprzez chęć osiągnięcia czegoś, bycia sprawczym, a także chęć przebywania w grupie rówieśniczej. I ten właśnie motyw społeczny przebywania w grupie rówieśniczej może nieść za sobą najdotkliwsze konsekwencje, związane z trudnościami adaptacyjnymi w życiu realnym, takim życiu wśród ludzi. W gabinecie ludzie w różnym wieku, dzieci, młodzież mówią o tym, że dzięki aplikacjom poznają nowych ludzi, mają znajomych. Aplikacja Facebook, Instagram, TikTok i bardzo aktualne w dzisiejszych czasach streamowanie stały się niejako niestety substytutem tych relacji społecznych, które kiedyś odbywały się w życiu poza naszymi domami. Istnieje też taka grupa ludzi, która już nie posiada tej umiejętności życia i bycia poza światem aplikacji. W tym aspekcie można powiedzieć, że to nadmierne korzystanie z aplikacji internetowych
może prowadzić do nieporadności życiowej, braku kreatywności w rozwiązywaniu codziennych problemów już bez tego użycia internetu. Jakie jeszcze widzimy emocjonalne skutki uzależnienia od internetu? Mówimy tu często o objawach depresyjnych, o poczuciu winy, niepokoju, kłopotem z ustaleniem właściwych priorytetów, problemem z dotrzymywaniem zobowiązań, poczuciem wyobcowania, zaburzeniem poczucia czasu, nadwrażliwością, unikaniem pracy i wszelkich obowiązków, wahaniami nastroju, uczuciem lęku, poczuciem osamotnienia, odkładaniem zadań i obowiązków na później, zaburzeniami tożsamości, czasami rozpadami relacji interpersonalnych. U dzieci nadużywanie internetu najczęściej przejawia się apatią, agresją, bezsennością, a także niestety tym społecznym wyizolowaniem. W jaki sposób zapobiegać uzależnieniu od internetu czy nowych technologii? Pamiętajmy, że internet, nowe technologie mają zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Obecnie trudno jest nie korzystać z nich, czy zabronić naszemu dziecku korzystania z tych narzędzi, ponieważ są one powszechnie dostępne, a co więcej bardzo pomocne, na przykład w nauce, co udowodnił nam ostatni czas. Należy pamiętać o tym, że to my dorośli pokazujemy dzieciom, jak funkcjonować, dajemy im przykład, modelujemy ich przyszłe zachowania. Jeśli my spędzimy, czy spędzamy nasz wolny czas przed komputerem, czy przed telefonem i nie poświęcamy go dzieciom, bądź rodzinie, bądź naszym bliskim, dziecko patrzy na nas i zachowuje się w podobny sposób. Spędzajmy więcej czasu razem, bez ekranów. Znajdźmy czas, by porozmawiać z dzieckiem. Można porozmawiać nawet o tym, z czego dziecko korzysta, z jakich aplikacji, z jakich stron. Zaangażujmy się w to, bądźmy częścią tego. Ustalmy zasady czasowe, zasady miejsca, w którym można korzystać z takich różnych źródeł internetowych. Takie zasady, które nie będą zaburzały rozwoju dziecka, życia rodzinnego czy naszego wspólnego społecznego. Niestety coraz mniejsze dzieci korzystają z tych urządzeń ekranowych, a generalnie mówi się o tym, że do 2 roku życia dziecko nie powinno być eksponowane na te ekrany. Od 2 do 5 roku życia mogłaby być to około godzina dziennie, jednak pod opieką rodzica. I proszę pamiętać, że mówimy tutaj o tym czasie łącznym, czyli jest to czas na telefon, telewizor, konsolę. To jest ta cała godzina. Od 6 do 12 roku życia zaleca się, żeby to było około 2 godzin przed ekranem. W wieku nastoletnim 2 godziny plus, według już ustaleń z tym nastolatkiem, bo potencjalnie ma on już większe potrzeby. Jakie zasady należałoby wprowadzić dla wszystkich domowników? No, przede wszystkim wspólny czas razem, wspólna aktywność. To jest ta podstawa. Taka fajna zasada, sen bez ekranów, czyli wszyscy domownicy o wyznaczonej godzinie, porze dnia odkładają już telefony i te telefony nie funkcjonują w naszych sypialniach, przy naszych łóżkach i nie zakłócają nam tego snu. I posiłek bez ekranów, bez telewizora, bez tableta, bez telefonu komórkowego.